Krosno w budowie. To hasło cały czas jest aktualne. Niedawno wspominaliśmy o podpisaniu umowy na budowę drogi Krosno-Odrzańskie-Łochowice. Teraz czas na kolejną zbliżającą się inwestycję przy współudziale Lasów Państwowych, a konkretnie Nadleśnictwa Bytnica. Wspólnymi siłami zostanie przebudowana droga gminna w miejscowości Radnica. My współpracując z instytucjami, które są na terenie gminy Krosno-Odrzańskie, w tym przypadku Nadleśnictwem Bytnica, reprezentowanym przez pana nadleśniczego doktora Niemca, rozmawialiśmy od jakiegoś czasu o rozwiązywaniu problemów drogowych związanych z wywozem drewna z lasu, ale też i z naszym bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że jak płoną duże obszary leśne, a często to zagrożenie pożarowe występuje, trzeba się dostać samochodami specjalistycznymi szybko do miejsca pożaru, a wtedy są wykorzystywane drogi i dukty leśne. Koszt budowy drogi to prawie 1 000 000 zł, z czego 90% pochodzi z Lasów Państwowych. Nadleśnictwo nie po raz pierwszy partycypuje w kosztach drogowych. Niedawno wspólnie ze starostwem m.in. modernizowano drogę powiatową w Bytnicy. To jest najlepszy dowód na to, że te środki, które wypracowujemy i które możemy przeznaczyć na szeroko rozumiane drogownictwo, wydatkowane jest nie tylko w celu polepszenia naszej działalności. Myślę tutaj głównie o zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów, bo taki jest też główny cel, ale także w sprawie ułatwienia i udostępnienia niektórych terenów dla społeczeństwa. W dobie kryzysu finansowego składka na inwestycje pozwala je w ogóle prowadzić. To nie jest podpisana pierwsza umowa. Z gminą Krosno-Odrzańskie współpracujemy i mogę śmiało tak powiedzieć na wielu płaszczyznach. I to jest kolejny dowód na to, że dobra współpraca przynosi owoce. Przebudowa drogi gminnej w Radnicy to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i łatwiejszy dostęp do zabezpieczenia przeciwpożarowego. To także rozwój turystyki. Nasi mieszkańcy przemieszczają się w kierunku miejscowości Grabin, w kierunku miejscowości Bytnica. Pamiętajmy, że jest tam Gryżyński Park Krajobrazowy. Turyści przybywający do gminy Krosno-Odrzańskiej, do okolicznych gmin, dzisiaj korzystają z tej infrastruktury leśnej, bo w momencie, kiedy nie ma zagrożenia dużego pożarowego, te drogi są normalnie dostępne i są wykorzystywane jako szlaki turystyczne. Inwestycja ma zostać wykonana do końca grudnia tego roku.